skupiasz się, bo wszystko jesteś zła. Oboje wiemy już, gdy sprzeczka jest tuż, tuż. Krótka burza oczyści niebo z chmur. Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień, ty mówisz tak, ja nie. A kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. Po wszystkim już słoneczko świeci znów i każdy z nas żałuje swoich słów. Bo jest nam trochę wstyd za niepotrzebny zgrzyt, ale miłość ma czasem ostry smak. Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień, ty mówisz tak, ja nie. Ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. Ogień i woda, noc i dzień, tak bardzo można różnić się. Ogień i woda, ty i ja, odmienni jak te żywioły dwa. Ogień i woda, noc i dzień, ty mówisz tak, ja nie. Ale kiedy mija złość i każdy ma emocji dość, to na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. To na koniec się staje cud, znów życie jest jak miód. A już teraz przenosimy się do Kępna, tam kolejny nasz radiowy finał. Witam Państwa bardzo serdecznie. Okrągłe 550. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo odbyło się w minioną niedzielę na antenie Radia Sud. Jak wygląda nasza lista? Otóż pojawiły się nowości, piosenki, które spadły i takie, które poszybowały w górę. Znalazły się i takie, które nie zmieniły swoich dotychczasowych pozycji. A teraz szczegóły. Na miejscu 10 nowość Karpowicz Family, Nie mów, że się nie da. Na 9 również nowość Chris Oxford Duo, Taka będzie wiosna. Na 8 bez zmian Dawid Janiak, Nie przestanę kochać Ciebie. 7 i spadek Kamraty, Tanecznym krokiem. Na miejscu 6 w górę pnie się duet Romantika, Apetyt na miłość. Na 5 spadek Aldona i Team Fabian, Ręce w górę. Miejsce 4 w górę Arkadia Band, Lava. Na 3 w dół muzykanty Come on, come on baby. Na miejscu 2 w tym tygodniu Happy Jędrowski Show, Rakieta. I na 1 bez zmian Golden Mix, Kto się czubi, ten się lubi. No i tak właśnie w całości wygląda 550. Notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Ja za dziś dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Na fotelu lidera i to w jubileuszowym 550. finale Radia Sud utrzymuje się szlagier Kto się czubi, ten się lubi. Kto się czubi, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Słowie znane od lat wielu, choć na pozór tylko to gra słów. Lecz miłości, uwierz mi, mój przyjacielu, podejrzewam.
deszczowej nocy słońce wstaje znów. Kto się czuł i ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuł i ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuł i ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuł i ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuł i ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuł i ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Złość miłości nie zaszkodzi, choć czasem mamy gorszy dzień. Znów na niebie po złej burzy tęcza wschodzi i z ochotą znowu pogodzimy się. Kto się czuł i ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuł i ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuł i ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuł i ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuł i ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuł i ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. I uwaga, bo teraz robię serduszko, proszę bardzo, i wysyłam serdeczne podziękowania dla naszego radiowego partnera, czyli Radia Schód z Kępna. To ponad 10-letnia współpraca z tym radiem, a od początku radiowolista Śląskich Szlagierów prowadzi Joanna Kaczorowska. Wielkie gratulacje dla Joanny. Mam baladę, którą wam opowiem. Posłuchajcie, panie i panowie. Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie. Nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie. Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie. Familoki gdzieś tam na Giszowcu, tak wspomina chłopak o swym ojcu. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać
gdzie dziś one są. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton, już nie słychać, gdzie dziś one są. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Na organkach starzyk grał jak z nut, na barburkę order dali mu. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. To teraz teledysk. I tak, słuchacie dół jednym uchem, drugą nogą są, żeście w kuchni rychtujecie wszystko, co potrzebujecie, bo potem zjadacie wygodnie, bo będziemy się łączyć z naszym gościem. W rytmach tej muzyki jakaś magia jest, już od pierwszych taktów tańczyć ja się chcę. Z nami więc zaszalej i rozerwij się, młodość w duszy ukryta jest. Ręce w górę, bawmy się. Ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens. Ręce w górę, jest okej. Bo przyjdzie taki moment, bo przyjdzie taki dzień, że z nami nie zaśpiewasz i nie zatańczysz też. Z nami zatańcz więc całą noc i dzień, i nieważne ile masz lat. Pesel liczbą jest, serce wskaże wiek, dusza młoda niech porwie cię. W rytmach tej muzyki zaproszenie jest do wspólnej zabawy, bit zaprasza cię. Z nami więc zaszalej i rozerwij się, młodość w duszy ukryta jest. Ręce w górę, bawmy się. Ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens. Ręce w górę, jest okej. Przyjdzie taki moment, bo przyjdzie taki dzień, że serce będzie chciało, a ciało powie nie. Z nami zatańcz więc całą noc i dzień, i nieważne ile masz lat. Pesel liczbą jest, serce wskaże wiek, dusza młoda. Ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens. Ręce w górę, jest okej. Ręce w górę, bawmy się. Ręce w górę, dobrze jest. Ręce w górę, to ma sens. Ręce w górę, jest okej. Stoję już tak troszkę przygotowany, bo za chwilę goście w studiu, panie i panowie, bo na naszych łączach Norbert Rasz, czyli połowa tego duetu Aneta i Norbert. Przywitam się z nim? Witam cię. Cześć, witam ciebie, witam wszystkich telewizorów.
No, coś mi się zdarzy, że połowa naszych fanów, albo zdecydowaną większość, możecie pamiętać zespołu Proskauer Echo. No, na pewno, bo trochę się w tym zespole spędził. Proskauer Echo, no, myślę, że około 20 lat. Także, no, Burzyk bardzo, bardzo młody, kiedy żeś zaczynał. Ale była też fantastyczna przygoda, bardzo fajny zespół, który, no, bardzo chętnie my byli ze sobą i dużo my śpiewali, bardzo dużo my śpiewali. Teraz też już od jakiegoś czasu powrót do tego śpiewania, teraz razem z Anetą Lisy Kluczny i to tak widać, że się tak dosyć dobrze uzupełniacie. Jakbyś tak w paru słowach powiedział nieco więcej na temat tego waszego duetu, bo to przecież nowość. Duet jest, znaczy nowość może na listach, ale trochę spalić, tam robili takie raczej lokalnie, bo duet Aneta i Norbert mam już prawie 18 lat, także tyle, bo to było równocześnie, ja byłem w dwóch zespołach równocześnie, czyli Proskauer Echo i z Anetą już zaczęliśmy tworzyć. Aneta miała taki epizod w życiu, że pojechała do Niemiec na 10 lat, była bardzo młoda i tam wystudiowała i potem wróciła na Śląsk i szukała jakiegoś zajęcia, jakiegoś zauczynią. No i my wtedy jakoś się spikli, bo to jest bardzo dobra koleżanka mojej żony i z Anetą zaczęliśmy śpiewać. No i tak też było na początku cały czas po niemiecku, potem doszliśmy do tego, że chcemy śpiewać i po polsku i po śląsku, no i teraz te trzy języki, gwara i polski, niemiecki są w naszej twórczości. Trochę tego dorobku jest, o tym dorobku za chwilę już pogodomy. Państwo się nie ruszają, zostają razem z nami, bo gość na łączach cały czas jest. Bez to prosił, rzech na kafę rubą Magdalena. Z Magdą chyba jakiś fajny romans się zaczyna. Norbert, bo już było to powiedziane, że ten duet prawie pełnoletnim duetem jest. 18 lat razem działacie. Czyli trochę tych utworów zostało zrobionych. No właśnie, w jakim kierunku to te wasze autorskie, Aneta i Norbert, granie zmierzą? To zmierzą w stronę płyty? Myślę, że zmierzą w stronę dwóch płyt równocześnie. O! Ponieważ tak, że wspomniał, my lubimy też, oprócz śląskiego i polskiego, lubimy też śpiewać w języku niemieckim. I ta twórczość własną też mamy w tym kierunku. Nagrywamy bardzo często, chociaż jeszcze za mało, w Graz, czyli w Austrii. Tam mamy studio, do którego jeżdżymy. I ta płyta jest taką, powiedzmy, trochę więcej niż w połowie Herbie. Natomiast ta płyta polsko-śląsko, ona już tak zmierza ku końcowi, już mamy 10 albo 11 utworów. Myślę, że z początkiem nowego roku, pierwszą. Także się cieszę, bo w zasadzie mamy jedna to jest taką w różnych językach śpiewaną na święta Bożego Narodzenia. I tam my zrobili pora lat temu, nawet w zeszłym roku zrobiliśmy reedycję, bo fajnie się to ludzie zaczęli tego słuchać i dlatego była nabywana. No i trzeba było zrobić, dokoptować nową partię. Także to tyle, co na razie dorobku mamy naszego. Myślę, że przyszły rok to będzie ta polsko-śląsko, a pod koniec może przyszłego roku, albo jeszcze w 25 będzie ta po niemiecku. No to już wiemy, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o plany z płytą, ale utwór następny, jaki ten z tej płyty polsko-śląskiej? Już jest jakiś plan, co następne wyjdzie? Mamy teraz, właśnie my skończyli w studio nagrywać, a nagrywamy w Chorzowie. Nazywał się Przemoczeni deszczem. To taką trochę nostalgiczną piosenka. No a następną, którą będziemy teraz nagrywać, to właśnie Słoneczno, z kolei taką trochę w rytmie reggae, to nietypowo dla nas. I to jest coś o słońcu, ale jeszcze bez tytułu, nie wiemy jak dokładnie ją nazwać. Być może właśnie radiosłuchacze, czy przepraszam, oglądający nas, mogą nam podpowiedzieć, jakby taką piosenkę nazwać, ale to o tym trochę kiedy indziej. No, czasem jest problem. Jest fajny numer, a problem już jest z tym doszlifowaniem do końca, czyli z tytułem do numeru.
Ja, a tytuł się potem ciągnie, bo to tak na Facebooki, na YouTube, gdzieś na jakieś zarejestrować i tak dalej, czy w radiu podać, no to trzeba podać jeden i ten sam tytuł, nie? A on niekiedy taki jest, mamy takiego jedna piosenka, to jest Śląsk, to jest, o właśnie, Nasz Śląsk, albo to jest Śląsk i czasami z Anetą sami nie wiemy, jak się ta piosenka nazywa, nie? Także, no ważniejsze, że się podobał, nam i ludziom. I to jest najważniejsze. Państwo zostajecie jeszcze razem z nami, bo o planach na przyszłość już wiemy. Ale teraz właśnie o teraźniejszości. Z naszym gościem byda chciał poklachać. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzam o tym od miesiąca. Norbert, udało nam się to dokładnie policzyć. To już półtorej miesiąca, jak na naszym kanale szlagierowo.pl odbyła się premiera waszego numeru, czyli Café Latte. Ten szlagier, trzeba śmiało przyznać, że dobrze se w top 10 radzi. Bo tak, autorem też tekstu jest, że się ty. Ja. Ale Oleg Woźniak robi muzyka, czyli kompozytor. Najczęściej Oleg Woźniak, a do tej piosenki właśnie on to zrobił, mhm. No. Bo tam jest taki tekst, jakby ktoś jeszcze nie znał tego numeru, to śmiało można powiedzieć, że to jest o podrywaniu na kafy. Nie tam na kwiotki, Mercedesy albo inne rzeczy, ino na kafy. I powiedz mi, to jest taki twój sprawdzony sposób, że już żeś to przećwiczył, czy po prostu tak ci to przyszło do głowy? Wiesz co, ja trochę wypadł z obiegu, ja już jest 25 lat żonaty. I już chyba nie chce mi się... przynajmniej nie teraz. Aneta też podobnie, bo to jest, no, to jest podryw nie u dziewczyny, a Aneta tam chłopaków, nie? I to, żebyś wiedział, że tam są te imiona, które są dokładnie naszych przyjaciół, którzy się pojawiają u nas na kafej. I tak na przykład istnieje tam Basia i żebyś wiedział, że Basia co sobota przychodzi rano na kafej. I ten, tak w rzeczywistości. I to mi się tak jakoś skojarzyło, sobie myślałem, kurczę, jechaliśmy akurat na wycieczce rowerowej, my byli i tak mi zaczęłam taką melodię wchodzić, bo ta, ja też jest autorem tej melodii, nie? Tak, tylko potem Olek to gdzieś zaczął dumać na nuty, na melodię, na jego aranż. No, a tekst tak samo, mi gdzieś tam w tych uszach brzmiał. Ja wtedy jadam, nie? Zatrzymuję się na chwilę, wyciągam komórkę i nagrywam, żeby mi to nie uciekło, nie? Jak mi nie uciekło, no to myślę, że akurat fajny kawałek z tego powstał. Fajny kawałek, bo ten kawałek jeszcze ma też taki troszkę, powiedzmy... końcóweczka tego jest tak z podtekstem, bo tam jest coś takiego, że kawy z rana jak śmietana. Czyli co, że taka randka jest ze śniadaniem od razu. No wiesz co, no lepiej jak się kończy śniadaniem, nie? Jak nie trzeba w nocy uciekać. Jak to jest zjeść śniadanie i wrócić do żony, ja tak to. Można i tak rozumieć to. Można i tak to rozumieć. Dobrze, do tego tematu jeszcze takiego frywolnego na pewno wrócimy. Hej Marianna, skuś się na Amerykana. Norbert, to teraz już powoli zbliżamy się do końca naszego wspólnego czasu, który mogliśmy spędzić. Szkoda, że tak online'owo. Mam nadzieję, że następnym razem już w studiu. Ale powiedz mi, bo to wielkie odliczenie. Dwa tygodnie zostały do Świąt Bożego Narodzenia. Nie miał okazji jeszcze ciebie o to pytać, a bardzo często pytam o to moich gości. Czy jest taka potrawa na twoim rodzinnym stole wigilijnym, której nie może zabraknąć? O, na pewno karpia śniadanie. To jest to, że moja rodzinka cała, a mam trójka dzieci i żona i psa i na pewno tego nie może zabraknąć, bo i pies lubi wylizać ta śniadana, a potem na sam koniec, a my to uwielbiamy. Kiedyś to my jesteśmy taka dziwna rodzina, bo korzenie mówię ewangelickie i my mieli na Wigilię Weißwurst, czyli białe kiełbasy i te kiełbasy były zawsze na Wigilię, a dzisiaj my je przesunęli, ponieważ my są obecnie katolicy, jak już od dwóch pokoleń
to mówię teraz na dopiero po 24, jak wrócimy z pasterki. I tego też nie może zabraknąć, nie? To jest jakby taką drugą nasza wigilia, ale wtedy już z koniakiem albo tam coś, nie? Także tak, to są dwie rzeczy, których nie wyobrażam sobie świąt bez tego. Karp w śmietanie. Ciekawie to naprawdę, moi Rostomili, brzmi. Dobrze, to słuchaj, do ciebie, rodziny, estradowej partnerki Anety, to co, spokojnych, zdrowych, wesołych świąt wam życzę. I o ciebie też, no i państwu życzę wszystkiego dobrego na święta, żeby były spokojne, radosne, no i żeby umiliały fajnie naszymi flagrami, no i rzecz groma naszych kolegów i koleżanek po fachu. Moi drodzy państwo, to razem ze mną gość online Norbert Rasz, czyli duet Aneta i Norbert. Ja ci dziękuję za wywiad, a my już za chwilę widzimy się. Nie mam dobrych wieści do wszystkich fanów Chrisa Oxford Duo i numeru Taka będzie wiosna. Dzisiaj właśnie ten szlagier poza top 10. Jutro na